Obie sale zapełnione. W Studio 8 i w Domu Kultury w Mielcu odbyło się zderzenie muzyczne. Ale czym właściwie ono jest? Zderzenie muzyczne jest mieleckim festiwalem organizowanym już od 3 lat. W czasie trwającej tydzień ostatniej edycji odbyło się wiele wydarzeń, takich jak warsztaty czy koncerty. Naszymi głównymi celami są promocja mieleckich artystów i rozwój kultury muzycznej w naszym mieście. I nieważne, czy grasz taką muzykę... Taką. Tylko od was zależy, ile idzieś będzie. Jeśli myślisz, że mamy limity, no to jesteś w błędzie. Tak jest! Zderzenie muzyczne jest dla ciebie. Ale to nie tylko koncerty, to również warsztaty i inne atrakcje zaplanowane przez organizatorów. Warsztaty składały się z wielu zajęć wokalnych, tanecznych i instrumentalnych. Odbyły się też specjalne zajęcia dla dzieci. Wszystkie warsztaty były bezpłatne i otwarte dla każdego zainteresowanego. Odbyły się one w budynku 2 Liceum Ogólnokształcącego. Kolejne wydarzenia w ramach zderzenia muzycznego odbyły się w klubie Studio 8. Drugiego dnia festiwalu miała tam miejsce giełda płyt winylowych, przegląd mieleckich zespołów i jam session. W czasie tygodnia mogliśmy uczestniczyć w 2 koncertach. Jeden to był zespół Kraków Street Band, a drugi recital Krzysztofa Krzaka i autorski koncert Agaty Kusek. Festiwal zakończył się wielkim koncertem finałowym w sali widowiskowej Samorządowego Centrum Kultury. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać aż 16 występów, z których nagrania znajdują się na naszym kanale na YouTubie.